Była już chata w chacie szkło i łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było, prawie moje. I nagle szept. Nie, ja się boję. Kaprysnął nastrój bardzo łatwo. Pogasły zmysły, błysło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało. No to czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. Dlaczego Dni Są Polna to najfajniejsza impreza w Wielkopolsce? Dni Są Polna są bardzo fajną imprezą, kochani. Pamiętajcie, znakomite przygotowanie, znakomita obsługa, znakomita technika i znakomita publiczność. Kapela Pod Rydlem jest najlepsza, Dni Są Polna są najlepsza i KNTV24. Oglądaj! Chcesz wiedzieć, co się dzieje? Tylko KNTV24. Co się obecnie dzieje w zespole? Pracujemy. Niedługo zapraszamy wszystkich na Dożynki Gminy do Złotkowa, gdzie również wystąpimy. Przygotowujemy obrzęd dożynkowy oraz pracujemy nad nowym programem. Zapraszamy. Kontakt Centrum Kultury w Kleczewie. Polecamy swoje usługi na każdą uroczystość rodzinną. Na każdą. Oczywiście słuchamy Was i często oglądamy na różnego rodzaju imprezach, ale ja pierwszy raz widzę i słyszę żeński głos. Jak to się stało, że ten żeński głos się znalazł w zespole? Do tej pory tylko kobiety przychodziły na nasze koncerty, a od 2 lat przychodzą również mężczyźni. I żeby posłuchać, i żeby popatrzeć. Jak się pani czuje w męskim gronie, szczerze mówiąc, takich starych typów? Powiem panu bardzo dobre pytanie. Od samego początku czułam się rewelacyjnie. Ale młodej duchem. Była naprawdę świetna atmosfera, jest świetna atmosfera. Jestem takim kapelowym rodzynkiem, można powiedzieć, bo jestem jedyną kobietą. I tak naprawdę nie chcę od nich odchodzić, czuję się rewelacyjnie z nimi. No nie wiemy, który z kolegów się może jeszcze ujawnić, że jest. Zobaczymy. Czy ma pani jakiś wpływ na repertuar? Troszeczkę tak. Jeśli chodzi o utwory kapelowe, to są one wybierane ogólnie, tak? Cała grupa wybiera te utwory. Jednakże jeśli któryś z członków grupy, czy ja, czy któryś z mężczyzn wpadnie na pomysł jakiejś piosenki, takiej typowo kapelowej, bądź napisania własnej piosenki i stworzenia do niej muzyki, to również jest taka możliwość, tak? Wtedy wszyscy się schodzimy, jest jedna wielka próba i omawiamy te pomysły. Dlatego nie tylko, tak mówiłam, fajna atmosfera, można się rozwijać, to przede wszystkim. Wiąże pani swoją przyszłość z muzyką, ze śpiewem? Mam takie plany, ale zobaczymy, jak pokaże życie. Mam nadzieję, że się uda. Muzyka, właśnie tak jak pani wspomniała, kapelowa, to dosyć specyficzny nurt muzyczny. Nie ciągnie pani do bardziej atrakcyjnych nurtów z kręgu muzyki popularnej, czy może nawet rockowej? Jeśli chodzi o mój ulubiony rodzaj muzyki, faktycznie jest to muzyka rockowa. Jak odnajduję się w muzyce kapelowej? Muszę przyznać, że dobrze. Od samego początku dobrze się odnajdowałam. Bardzo lubię po prostu patrzeć na nowe rzeczy, tak, odkrywać nowe rzeczy. I kapela pomogła mi to tak naprawdę znaleźć. Tak? To, że jest to repertuar kapelowy i zdecydowanie inny niż ja lubię, niż na co dzień słucham, nie przeszkadza mi w ogóle. Potem przyszedł tęskny list. Przyjedź, kochany, nawet dziś. Nie przyjadę. Będziemy w domu tylko dwoje. Trochę wąsów, trochę ciekawy plan, lecz jak się boję. Znowu zasłonisz mi się mamą. Znów będą płacze i to samo. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic wolę je. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to
przyda się zabawa. Możesz mi pierścionek kupić. Jak ta kapela pięknie gra, państwa. Skąd ta rozterka durna? Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia, a ja zdobyć jakiś zakup. La 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 la. Czego się boisz, studia? Przecież to jest zwykła sprawa.